Hej, hej, witam was w omówieniu piątego odcinka Kenobiego. Przepraszam za dosyć polowe warunki, pewnie to słyszycie, bo i mikrofon inny i jakby metoda nagrywania też troszkę inna. Nie widzicie mojej twarzy tutaj, bo jestem w dosyć, tak jak mówię, polowych warunkach nad Polskim Morzem. Pozdrawiam wszystkich fanów i widzów z nadpolskiego morza. I oczywiście, no dzięki temu, że Disney Plus zagościł już w Polsce, to mogłem sobie troszkę wygodniej obejrzeć Kenobiego, dlatego między innymi, że no, ponieważ już ta usługa jest oficjalnie dostępna w naszym kraju, no to bez jakiegoś tam szczególnego kombinowania ze zmianą krajów i tak dalej, czego oczywiście nigdy mi się tam szczególnie nie chciało robić, można było sobie zainstalować na przykład na tablecie aplikację do obsługi Disney Plusa, co oczywiście w dwa kliknięcia, pyk, pyk, i już można sobie serial oglądać, co jest no mega wygodne. Z tego co widziałem, też aplikacje do Disney Plus są na Xboxach, są na PlayStation 4. Akurat ja korzystam z PlayStation 4 jako takiej, no nie wiem, multimedialnej przystawki do telewizora, więc też jak już wrócę tutaj z wakacji, to jeszcze sparuję, że tak powiem, moje konto Disney Plusa z PlayStation 4 i już wreszcie będę mógł oglądać to, co jest w katalogu Disney Plusa, nie tylko na komputerze, ale również na telewizorze, czego mi bardzo, bardzo brakowało. Ale to nie jest odcinek na temat Disney Plusa, tylko na temat Kenobiego. I słuchajcie, no piąty odcinek Kenobiego, czyli, jeśli ja dobrze liczę, przedostatni odcinek, słuchajcie, czyli już wszystko nam tutaj zmierza do finału odcinka, aczkolwiek no z tego, co gdzieś tam słyszeliśmy, no ma być jakiś, nie wiem, drugi sezon, może odcinki dodatkowe, nie wiem, w każdym razie no coś tam gdzieś w jakimś wywiadzie Ewan McGregor, czyli aktor wcielający się w Kenobiego, powiedział, że no będzie odcinek 7, 8, 9, no czyli może drugi sezon, ale na razie skupmy się jeszcze na tym sezonie, który trwa. I słuchajcie, no zarzuty tak naprawdę, odcinek niezły, aha, to jeszcze wam powiem, przepraszam za spoilery, nie będę się tutaj bawił w szczególne jakieś takie streszczanie tego odcinka, no bo jakby historia jest dosyć prosta, to znaczy Kenobi z Leją przylatuje do tej jakby bazy, no nazwijmy to tak ruchu oporu, chociaż tam z tego co pamiętam ta nazwa nie pada, ale przylatuje do tej ruchu oporu na Jabim, tam się zebrała spora liczba ludzi, którzy czekają na transport, żeby uciec z planety, natomiast no niestety zaraz po Kenobim i Lei przylatuje tam Reva i no, na polecenie Vadera. Reva już dzięki temu, że umieściła ten nadajnik w tym małym droidku Lei, została awansowana do rangi wielkiego inkwizytora, więc o to jej chyba chodziło. No więc przybywają na Jabim siły Imperium. Następuje przygotowanie do obrony bazy, bardzo podobne, myślę, w swoim wydźwięku do epizodu 5 i obrony Hoth, i czy epizodu 8 i obrony bazy na Krait. To znaczy, no, zamykamy drzwi i modlimy się, żeby nie przynieśli jakichś cięższych dział. Tylko o ile na Hoth czy w The Last Jedi używane są ciężkie maszyny kroczące, no to tak tutaj Imperium ma kilkudziesięciu szturmowców i jakieś jedno działo, które próbuje się tam przez te wrota przebić. No nieważne, w każdym razie dochodzi do spotkania Rewy i Kenobiego, ucinają sobie dialog, wszystko się zaczyna tutaj składać, to znaczy Rewa jest jednym z młodzików, no bo oczywiście wszyscy się zastanawiają, skąd Rewa wie, że Anakin to Darth Vader. Anakin, czyli uczeń Kenobiego, tak? No, Rewa ma tutaj jakby żal trochę do Kenobiego o to, że on nie powstrzymał, że on nie pomógł, nie powstrzymał Anakina przed zamordowaniem młodzików, no bo okazuje się, że Rewa była młodzikiem w Akademii Jedi, kiedy tam pojawił się Anakin i została ranna, a Anakin / Vader wymordował wszystkie pozostałe młodziki, które ona uważała za swoją rodzinę. Mamy to wszystko w ogóle poprzetykane też kilkoma takimi retrospekcjami, które są mega fajne. Znaczy z jednej strony fajne, z drugiej strony creepy. To znaczy widzimy, jak w ramach ćwiczeń
Anakin Skywalker, czyli Hayden Christensen i Ewan McGregor, czyli Obi-Wan Kenobi, sobie ćwiczą w Akademii Jedi na Coruscant walkę na miecze świetlne. To ma nam uświadomić, że Kenobi doskonale zdawał sobie sprawę z tego, jakie są słabe, nie wiem, punkty obrony, czy jakie są w ogóle słabe punkty Anakina, co potem, jak się okaże, się przydaje. Natomiast no, mamy tutaj taką dosyć creepy sytuację. To znaczy zdecydowano się, czy Lucasfilm zdecydował się na to, żeby nie postarzać cyfrowo, nie odmładzać cyfrowo zarówno Haydena Christiansena, jak i Iwana McGregora. Zatem no, nałożono im makijaż i oni, no kiedy widzimy na zbliżeniach, wiecie, Anakina z krótkimi włoskami, z warkoczykiem padałana i tak dalej, a jednocześnie no, widzimy, że no, jednak ma trochę zmarszczek, jednak jest to aktor 20 lat starszy niż, wiecie, niż Hayden Christensen w czasie na przykład Ataku Klonów, tak? Kiedy był padałanem. Więc to jest, wiecie, no patrzysz na to z takim lekkim dystansem, nie? Bo jakby widzisz, że masz przed sobą starsze postacie, które wcielają się w siebie samych właśnie sprzed 20 lat. Ale z drugiej strony myślę, że gdyby zdecydowano się na odmłodzenie ich cyfrowo, to wyglądałoby to bardziej creepy. Więc tutaj myślę, makijaż był chyba jedynym, przepraszam bardzo, jedynym rozwiązaniem. No ale jakby wracając do samego odcinka, rozmowa z Kenobiego z Rewą. Rewa wyjawia swój plan, to znaczy jej tak naprawdę chodzi o to, żeby dzięki Kenobiemu dostać się bliżej Vadera, ponieważ ona się planuje zemścić na Vaderze właśnie za to, że on zabił jej całe inne młodziki, które ona uważała za rodzinę. I po kilku zwrotach akcji udaje się właśnie tego dokonać, to znaczy Vader przybywa na Jabim, natomiast atak Rewy się nie udaje. No, Vader oczywiście głupi nie jest, przejrzał swoją, nie wiem jak to nazwać, swoją uczennicę, można chyba tak to nazwać, na wskroś. W związku z tym no, odpiera jej atak i tutaj mamy mega, naprawdę fantastyczną scenę. W ogóle, wiecie, o ile mam trochę zastrzeżeń do tego serialu w ogóle, no to już mogę chyba tak powiedzieć przy okazji, no bo już 5 odcinków, czyli tak naprawdę większość tego pierwszego sezonu czy tego serialu mamy za sobą, no to tak Vader, ilekroć się pojawia, to tak jak zresztą zawsze z Vaderem jest we wszystkich chyba filmach i serialach Star Wars, no to po prostu jest pozamiatane i tutaj też jest pozamiatane. Słuchajcie, Vader pojedynkuje się z Rewą, niszczy ją, muci ją w każdą stronę, tak naprawdę w ogóle nie dobywając swojego miecza świetlnego, nie? I to jest coś absolutnie niesamowitego. Zresztą jeśli mi się uda, jeśli YouTube tego nie zablokuje, to spróbuję tutaj wstawić jakąś jedną scenę z tym, że właśnie pokazującą to, o czym mówię. No, Vader rani Rewę najprawdopodobniej, to znaczy no, ona przeżywa i tutaj mamy jeszcze jedną rzecz, to znaczy Rewa znajduje nadajnik Obi-Wana Kenobiego, bo w ogóle Obi-Wan Kenobi razem z ludźmi uciekł z Jabim, udało mu się uciec z Jabim dosłownie w ostatniej chwili, właśnie wykorzystując pewną słabość Vadera, którą żeśmy widzieli w tych retrospekcjach, między innymi, to znaczy Vader jakby nie planuje za bardzo naprzód, to znaczy po prostu no, robi to, co powinien robić, a nie planuje o krok naprzód i dzięki temu właśnie go Kenobi przechytrzył. Natomiast Rewa znajduje rozwalony komunikator Kenobiego i tam jest nagranie Baila Organy, który wspomina o drugim chłopcu, o drugim dziecku na Tatooine, więc najprawdopodobniej Rewa w ramach zemsty poleci na Tatooine i będzie zagrażała Luke'owi Skywalkerowi. No i ostatni, finalny odcinek, 6, najprawdopodobniej będzie polegał na tym, że Kenobi oddaleje w ręce Baila Organy, a sam będzie musiał jeszcze ratować małego Luke'a. Tak to pewnie będzie wyglądało.
Nie chciałem wam streszczać tutaj jakoś szczególnie, ale tak jakoś wyszło. Natomiast słuchajcie, znowu wypisałem sobie jakieś tam plusy i minusy tego odcinka. I teraz tak zerkam do notatek, bo już wypisałem je sobie, no w zasadzie oglądając, a nagrywam to parę dni później, bo właśnie, prawda, urlop i wyjazd i polskie morze, tak jak mówiłem. Największy minus, myślę, zresztą tego odcinka, jak i pozostałych, jest taki, że znowu mamy to wszystko takie, wiecie, takie siekierą ciosane, nie? Takie proste, takie, jak Rewa się ma dowiedzieć w jaki sposób o drugim dziecku, które chroni Kenobi, tak? No to jak się dowiaduje? No oczywiście Bail Organa musiał wysłać holowiadomość do Kenobiego, oczywiście na otwartym kanale, oczywiście nieszyfrowaną, w związku z tym jak ona znajduje jego jakiś tam ten holonadajnik czy holoodbiornik, no to oczywiście wie już wszystko, tak? Bardzo ciekawa sprawa i bardzo ciekawy zwrot akcji. Znaczy, myślę, że tutaj właśnie fajnie jest poprowadzona ten wątek tej zemsty, tak? To znaczy, wątek zemsty, że jednak, no bo wiecie, fani spekulowali, że Rewa wie o tym, że Anakin to Vader, dlatego że ma jakąś tam moc czytania z umysłów. Nie, ona po prostu skojarzyła fakty i mści się za to, co Vader dokonał w świątyni Jedi. Także no, ma to ręce i nogi i ma to sens. Jako minus muszę tutaj wymienić, no to to, że znowu mamy jakąś bazę, którą trzeba bronić przez jakiś mały oddział rebeliantów, tak, do której wchodzą szturmowcy, którzy oczywiście strzelają tak strasznie, że z 2 metrów nie trafiają, pudłują. No jest, no wygląda to masakrycznie. W ogóle ta baza na Jabim, to też miałem takie wrażenie, o ile no w przypadku epizodu 5 czy 8 tego nie widać, no to tutaj no widać, że to jest takie jakieś strasznie styropianowe, jakieś takie mam wrażenie, że jakby, nie wiem, budżetu, wiecie, zabrakło na dekoracje. No słabe. Zwrot akcji, że jednak Inkwizytor żyje, to znaczy Rewa dostała to stanowisko, że tak powiem, wielkiego Inkwizytora właśnie już dlatego, że Vader przejrzał jej plan i po prostu chciał ją zdemaskować, a wielki Inkwizytor, który teoretycznie zginął w drugim odcinku Kenobiego, żyje i ma się dobrze. Tak, no bo oczywiście, wiecie, po drugim odcinku Kenobiego, kiedy Inkwizytor dostał mieczem od Rewy, no to wszyscy fani się zastanawiali, jak to, przecież on zginie dopiero w Rebeliantach, czyli za jakieś uniwersum Star Wars, za jakieś 8 lat, nie? Natomiast, no jakby wszystko się zgadza, wszystko zostało wyjaśnione. On żyje i ma się całkiem nieźle, a Rewa już jest totalnie pogrążona i spalona jako inkwizytorka. No też to, że jakby zostawienie na śmierć działa drugi raz, no bo ona ranna była jako młodzik, tak, i teraz znowu Vader ją zostawił ranną na Jabim, tak, żeby ona mogła żyć dalej i się dalej mścić. No to, że jakby ta historia wychodzi 2 razy, też właśnie pokazuje taki, nie wiem, no chyba brak pomysłu scenarzystów, taki, wiecie, właśnie, no, tak jak ja to nazywam, takie siekierą ciosana fabuła, nie, taka bez jakiś tam, no taka prosta, nie, taka bez jakiegoś tam takiego mrugnięcia okiem, jakiegoś takiego, wiecie, ciekawego twistu, tak, no po prostu tak, idziemy od punktu A do punktu B, jakby bardzo to jest wszystko proste. Wspomniałem o tych retrospekcjach z młodym Anakinem i z młodym Kenobim. Bardzo fajnie. Myślę, że to pomimo właśnie tego ich wyglądu, że są niby młodzi, a starzy, wiecie, o czym wspominałem, to jest bardzo fajne. W sensie fani prequeli, fani Clone Warsów naprawdę mają tutaj co oglądać. Znowu widzimy świątynię Jedi, znowu widzimy Coruscant. Także mega, to jest akurat super, super fajne. Scena z Vaderem, który rozrywa statek, a okazuje się, że Kenobi odlatuje innym, ale no to znowu ma się takie wrażenie, jak wiecie, jak na Rogue One w tej końcowej scenie z korytarzem, tak?
czyli Vader, który po prostu wchodzi i miota w ogóle w każdą stronę, jest mega potężny, to on tutaj z użyciem mocy najpierw ściąga startujący statek, a potem go rozrywa. No coś niesamowitego. Ale to, że jakby ściągając go nie zauważył, że tam obok stoi inny i w środku tego jest właśnie Kenobi, znowu scenariusz ciosany siekierą, tak? To jest, no, znowu takie, no, bez polotu, takie proste. Podsumowując ten odcinek, bardzo fajny. To jest wreszcie odcinek, myślę, pierwszy chyba, w którym ja naprawdę mogę przymknąć oko na te głupoty. Tak, na te właśnie takie mielizny scenariuszowe, jak to się mówi. Tak, na Leję, która jest znowu super ekstra i to ona ratuje całą bazę i otwiera dach, tak, naprawiając mechanizm. No, jakby można przymknąć oko na te wszystkie właśnie mielizny scenariuszowe, bo po prostu pojedynek, czy właśnie Vader rozrywający statek, czy pojedynek Vadera i Rewy nam to wszystko rekompensuje, bo na to się patrzy po prostu fajnie i jest to po prostu fajnie zrobione. Także wiecie, no jakby miało oceniać, nie wiem, w gwiazdkach, to tak 4/5 i to byłby chyba, w tej chwili oceniłbym go chyba na najlepszy odcinek. Jeszcze się zastanawiam, czy ten poprzedni nie był równie dobry, ale ten poprzedni to był taki, wiecie, poprawny, bez twistów i tak dalej. No a tutaj jednak z tym, że Vader przejrzał plan Rewy i że Wielki Inkwizytor żyje i że Rewa tak naprawdę, ona szuka Kenobiego nie po to, żeby znaleźć Kenobiego tak naprawdę, tylko po to, żeby się zemścić na Vaderze, no to ten twist tutaj jakby, no, jest ciekawy. Więc tutaj to chyba takie, wiecie, 4/5. Dajcie znać w komentarzu, jak wam się podobał ten odcinek. Przepraszam jeszcze raz za może nie najlepszą jakość dźwięku, ale no takie mam warunki polowe akurat na wyjeździe. Już kolejny odcinek będę nagrywał, że tak powiem, ze swojego studio, więc myślę, że będzie lepiej. No dobrze, uważajcie na siebie, uśmiechajcie się często i niech moc będzie z wami. Trzymajcie się. Pa, pa.